Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Bez zbędnego gadania przechodzimy do kolejnej rozgrywki. Mamy 3-1 naszym łotrem. No i zobaczymy, co dzisiaj nam przyjdzie. Standardowo dzisiaj 3 walki. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam żadnych przegranych. Tak, obstawiam, że gdyby z tej areny było tak, no, 5-3, to 5-6-3 to byłbym usatysfakcjonowany. Ale zobaczymy. Co więcej, w tym odcinku, nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, mam tam 105 golda, więc możliwe, że kupimy jeden pakiet. Tak, żeby uzupełnić karty. Dobra, wypatroszenie sobie zostawimy. Zastanawiam się, czy tego głodnego smoka zostawić. Okej, zostawimy. Mamy też pędzące kodo. No, przy odrobinie szczęścia dojdzie nam jeszcze karta za jeden. Giermek cały. No nie, ale mamy Yeti, więc okej. Przywitamy się. A w drugiej turze prawdopodobnie Hero Power. W trzeciej z coinem wrzucimy Yeti. W trzeciej z coinem rzucimy Yeti i potem w czwartej rzucimy głodnego smoka. Tu rzucimy tylko Hero Power. I pas. Mam nadzieję, że nie słyszycie jakoś bardzo mojej chrypy. Staram się to jakoś leciuteńko tuszować. Musimy oczyścić słoneczną. Tutaj chcieliśmy wrzucić Yeti, ale zrobimy małą zmianę planów. Mianowicie coin. Tego się pozbędziemy. Dorzucimy jeszcze goblińskiego fryzuromata i zabijemy tą kapłankę. No i teraz jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji. Okej, tam straciliśmy parę punktów zdrowia, ale to nic. Mamy kreaturę, mamy tutaj broń. Także wszystko jest w najlepszej sytuacji. Tutaj zabijemy sobie w ten sposób. Broń jeszcze sobie zostawimy. I teraz, jeśli on cały czas będzie go trzymał w ukryciu, to będziemy mogli rzucić pędzące kodo, tak? A jak tutaj rzuci jakąś kreaturę większą, tak? To będziemy mogli go zabić goblińskim fryzuromatem. Tak też zrobimy. Na bieżąco czyścimy stół. Ja tutaj troszeczkę ściszę. I tutaj mamy kreaturę 3x3, więc konsekracja z jego strony aż tak bardzo nas nie boli, tak? Czekam na rozkaz.
tego jeszcze nie będziemy rzucać, bo chcielibyśmy to rzucić jako combo, więc z tym jeszcze sobie zaczekamy. Ale tutaj możemy rzucić sobie Yeti. Chociaż w sumie... W sumie to był błąd. Wachlarz ostrzy byłby lepszym zagraniem. Ale to nic. Zagramy sobie w ten sposób. To zabijemy. I atakujemy w twarz teraz. Tutaj za dużo bawię się w te wymiany. I na dłuższą metę to może być błąd. Ale teraz tak naprawdę mamy trzy kreatury na stole i jeśli wrzucimy teraz czempiona Mukli i znów zagramy naszą moc specjalną, to dostaniemy takiego buffa 3x3, tak? No, Kvaldir Grabieżca, no nie jest to coś zachwycającego. W takim razie zagramy tak. Poświęcimy sobie nasze Yeti. Wróć. To sobie zabijemy. Tutaj boję się troszeczkę tej konsekracji, ale dobra. Zaryzykujemy, wrzucimy tego smoka w stół i teraz w kolejnej turze na pewno musimy zagrać czempiona Mukli wraz z naszym Hero Power. Oby nie miał konsekracji, naprawdę. Okej, 4 many. I... No, dawaj, dawaj. Ile to już? 10 minut. Dobra. Więc teraz jesteśmy ustawieni. Wrzucamy sobie Mukle. Dogrywamy Hero Power. I 4 banany dla wszystkich. Robimy w ten sposób. Ile mamy punktów obrażeń? 8. To sobie zabijemy. Żeby cały czas tutaj był ten taunt. No i muszę wam powiedzieć, że ten cały champion Mukli na arenach świetnie się sprawdza, naprawdę. No, od razu silence. Od razu silence. No dobrze. Wrzucił sekret. Zobaczymy, co to jest. Chyba nic, co go uratuje. Więc go zabijamy. Dobre zagranie. I mamy pierwsze zwycięstwo w tym odcinku. 4-1. Okej. Nie jest źle, nie jest źle. Tutaj nasze daily questy się robią spokojnie. No i gramy dalej. Przechodzimy do kolejnej rozgrywki. I zobaczymy, jaki przeciwnik tym razem nam wyskoczy.
Patrzcie, ja się napiję. Ja mam straszną chrypę. Znowu paladyn. Zaraz sprawdzimy, czy to nie ten sam. Drakanina chyba sobie zostawimy. Rycerza odrzucimy. Ten widzący z kręgu ziemi, no. Powiedzmy. Ale zaryzykujemy i może coś tańszego nam przyjdzie. Okej. Mamy ten herszt kręgu nieskórnych. Także nie jest źle. Co prawda nie mamy go z czym skombić, bo nie mamy coina. No, wrócił nam rycerz. Także koniec tury, witaj. Jorak Shenshin, coś takiego. Nie ma. Chyba nie on. Kurczę, w drugą stronę nie mogło to być. Dobra, teraz zagramy Hero Power. A w kolejnej turze po prostu zagramy tego pokornego giermka i dorzucimy wtedy tego herszta, tak? Bo wtedy to będzie jako kombinacja. Więc zagramy trzy kreatury, tak? Jakoś damy radę. Zostań sobie kim chcesz. Tutaj zaatakujemy go, żeby nie przyszło mu do głowy zabijać tego giermka tak naprawdę za darmo. No bo teraz jeśli on go zaatakuje, to od razu zginie, tak? Dobrze by było, gdyby on zagrał na przykład Hero Power. Ale obawiam się, że aż tak dobrze nie będzie. Okej, wymienił. Dość rozsądnie. No dobra. No tutaj tak niezbyt ciekawie. Bo sporo many nam zostanie niewykorzystanej. No, dwa punkty to jednak jest spora wartość. A tutaj tak naprawdę zrobiłem błąd, tak? Bo straciłem jeden punkt broni. Trzeba było najpierw zaatakować i potem użyć tego Hero Power, ponieważ wtedy cała broń by nam została. Ale to nic. Poszukiwacz przygód. No, nie jest to coś, co chcielibyśmy zobaczyć. Chociaż możemy wrzucić to. Pozbyć się tych dwóch kreatur. I okej, mamy jakąś kreaturę na stole. W szóstej turze możemy rzucić, myślę, że Drakanin i Hero Power powinien być ok. Chociaż jak patrzę na to, to dobrze, rzucimy tego Drakanina. Przyjmiemy kolejne 5 punktów obrażeń na siebie. I powiem wam, że no nie jest za wesoło. On ma ile? 5 kart na ręku.
Tu w talii. Co to za cuda są? Co to za cuda? A skoro on chce się zapisywać, to my damy tutaj buffa i zabijemy go. I tutaj mamy kreaturę 5 na 5. Co prawda tam 50% szans na to, że nie trafi, ale jak już trafi, to będzie ok. A tutaj tak tamta musi zaatakować. Nam to jest jak najbardziej na rękę. Zobaczymy, którego wybierze najpierw. Ok. To sobie zabijemy. Zobaczymy, jakie karty nam dojdą. Co tu mamy? Twoi rekruci srebrnej dłoni plus 1 do ataku. No, rekrutów nie mam, ale rozjemca Aldorów, bardzo dobra karta. Więc wyrzucamy kolejnego rycerza i atakujemy. No tu już szala zwycięstwa zaczyna przechodzić na naszą stronę. Oj. Naprawdę musiał mieć coś takiego na ręku, no ludzie. Cholera. Dobra, w takim razie zagramy w ten sposób. Ile on będzie kosztował? Za każdego stronnika, który zginął w tej turze, będę miał za mało. Okej. To dogramy tego smoka. Okej. To zagramy w ten sposób. Mamy mocnego stronnika 5 na 6. Konsekracja zabija nam te dwie kreatury środkowe. I zastanawiam się, czy nie było błędem zostawianie tego czarnego rycerza. On jest co prawda 1 na 5, ale jak dostanie do pałki, to będziemy w czarnej dupie. No powiem wam, że zaszalał. Ale my możemy zrobić tak. Poświęcić te dwie kreatury. Poświęcić jeszcze tą kreaturę. I wrzucić w stół tego smoka za 1 many. Tutaj kolejnego rycerza. No i co? Stół jest wyczyszczony. My na stole mamy stronników. A on musi kombinować. A można powiedzieć, że jesteśmy tak 3 karty do przodu, tak? Zostanę prawdziwym rycerzem. To cały czas chcemy, żeby miały jak najwięcej życia. I tutaj
przy najmniejszych stratach, jak to zrobić. Chyba tak zrobimy. I tutaj lepiej poświęcić tego, zaatakować i dorzucić te dwie kreatury. No to jest jeden punkt życia, więc ginie od jakiejś konsekracji albo nawet zwykłego dzikiego piromanty. A ten nie będzie mógł. Nie będzie zabity od tej broni 4 na 2, tak? Czekam na rozkaz. Zwycięstwo jest twoje. No i super. Drugie zwycięstwo. Mamy 5-1. Ile? O. No dobrze. Już długi odcinek, ale rozegramy jeszcze tą trzecią walkę. A powiem wam, że całkiem dobrze sprawuje się ten batalia. Nie spodziewałem się, bo nie aż tyle. Ale zobaczymy, ile będziemy w stanie z niej wyciągnąć. Mamy maga. Okej. Okay. Mamy raptora, mamy żółwiora i tego obrońcę z żółwiorem sobie zostawimy, ponieważ opcja 3-8 taunta jest całkiem kusząca. No się przywitamy, w drugiej turze wchodzi raptor. Mam nadzieję, że w pierwszej on nic nie zagra. No, skojny najwyraźniej zagra. Okej. Jakiś mech mage na arenie się pojawił. No dobra, to niech się wymieniają. On już nie ma coina, więc dla nas to jest pozytywna informacja. I mam nadzieję, że... No dobra. Chciałem powiedzieć, że... Kurczę. On może go spokojnie spingować swoim Hero Power. Wtedy to będzie dość problematyczne. Ale okej, okay. Spróbujemy wcisnąć tego żółwiora w stół. I... Może uda się nam... No dobra. Tą broń sobie zostawimy w kolejnej turze. Myślę, że zagramy goblińskiego fryzuromata plus wachlarz ostrzy. No, to jest dość ciężkie. Jak tutaj zagrać? Chyba tak jak mówiłem. Tutaj co prawda da będzie tylko jedno użycie. Ale... No tutaj kolejny błąd. Najpierw powinienem zaatakować, żeby on nie otrzymał obrażeń z tego szału. Ale to już... No,
i takie głupie błędy no, potem mogą zaważyć na wygranej czy przegranej. Ale mam nadzieję, że nie będzie to aż tak drastyczne. Lodowy furiat. Przydałby się teraz ten goblin, co zadaje 2 punkty obrażeń wszystkim niezranionym. No niestety. Co? Chyba tak zagramy. I dogramy jeszcze tego herszta. Musimy mieć coś na stole, żeby mieć się jak wymieniać z jego kreaturami. No, coraz gorzej to zaczyna wyglądać. I wcale mi się to nie podoba. Tym bardziej, że nie mogę go zaatakować. Tutaj będę miał 4. Dobrze. Tutaj bardzo wystawiam się na Flame Strike'a, ale teraz, teraz nie będę atakował, pozostawię mu to. No. I wszystko teraz zależy od tego właśnie, czy będzie miał tego Flame Strike'a, czy też nie. Bo jeśli będzie miał Flame Strike'a, to równie dobrze mogę się poddać. Ale chyba będzie wymieniał. Okej. Dobrał bardzo dużo kart. Ale jeśli dobierzemy właśnie tego goblina, to no mamy jakąś możliwość powrotu tutaj do tej gry. Bo nie powiem, żeby to wyglądało jakoś ciekawie. Fireball zabija nas. Nawet 2 fireballe. O, proszę. No, walki z magami na tym, na arenie. Takie są. No cóż, moi drodzy. 2 wygrane, 1 porażka. 5-2. Nie jest źle. Ale tak jak wam obiecałem, mamy trochę tego golda, więc kupimy sobie jeden pakiet z wielkiego turnieju. No warto właśnie tak robić, że jedna arena i potem dwa pakiety. Jedna arena i 2 pakiety. Wtedy w bardzo szybkim tempie można sobie uzupełnić karty. Dobra, rzadka karta. No, tylko jedna rzadka karta. Co tu mamy? Pancerny rumak. Uczestnik turnieju. Treser rumaków. Tragarz oręża. I dopakowanie. Daj twoim stronnikom z prowokacją +2/+2. Dobrze. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jutro nagram kolejny. I cóż.
Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam Was również do moich innych filmów. A ja żegnam się z Wami. Na razie, trzymajcie się, cześć!